skoro wybraliście ten tekst, to musieliście go jakoś czuć i Michał w tych biblijnych słowach odnajdywał to, co czuło jego serce i zapewne mógłby biblijnym tekstem w taki sposób mówić do Martyny: piękna ma, przyjdź, ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos, bo słodki jest twój głos i twarz pełna wdzięku. Zapewne Martyna, jak słuchała tych biblijnych słów Pieśni nad pieśniami, to myślała o Michale i ze wzruszeniem czuła te słowa: mój miły jest mój, a ja jestem jego. I ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczasz do śmierci. Try to see.